Witam gorąco. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń z mocą endorfin Ania Sosińska. Dziś przygotowałam ćwiczenia na dolną partię mięśni, czyli na cały brzuch. Kładziemy się wygodnie na podłodze. Połóż swobodnie głowę. Przyczepiamy cały kręgosłup do parkietu. Zwłaszcza ten odcinek lędźwiowy lubi się odczepić podczas ćwiczeń. Mocno unosimy ramiona w górę, ręce są proste wzdłuż tułowia, unosimy ramiona w górę, patrzymy przed siebie i pulsujemy rękoma góra-dół. Mocno spinamy brzuch i oddychamy patrząc przed siebie, wdech i wydech. Jeszcze chwilę, mocno pulsuj rękoma, mocno zepnij brzuch, patrz przed siebie. Staraj się unieść ramiona jak najwyżej, ale nie spinać szyi. Jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy ramiona w dół. Bierzemy głęboki wdech i długi wydech. Tym razem kładziemy ręce również wzdłuż ciała. Unosimy ramiona tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu i będziemy sięgać do prawej, do lewej kostki. Prawą ręką do prawej kostki, lewą ręką do lewej kostki. Sięgamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mocno uginamy boki ciała. To jest super ćwiczenie na talię i na mięśnie skośne brzucha. Jeszcze chwilę. Oddychaj jak najgłębsze skręty. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Brawo. Opuść całe ciało w dół. Weź głęboki wdech i wydech. Pamiętaj o tym, że jeśli chcesz, aby te ćwiczenia przyniosły efekt, musisz wykonać jeszcze kilka takich powtórzeń i jeszcze ze trzy serie. Zapraszam do jutrzejszych ćwiczeń. Pozdrawiam, Ania Sosińska.